śmiesznych historii w Twojej książce jest całe mnóstwo, ale jest też jedna bardzo dramatyczna. To oczywiście historia, kiedy trafiłeś młotem trenera Czesława Cybulskiego. To taka najbardziej traumatyczna chwila w Twoim życiu? Jeśli chodzi o rzut młotem, tak. No tutaj trener to jest w ogóle historia taka, że to w ogóle nie powinno się wydarzyć. Tak? Tutaj i trochę było mojej winy i trenera. No generalnie nie zachowaliśmy bezpieczeństwa na tyle, na ile to powinniśmy robić zawsze i na ile zawsze robiliśmy, ale pojawiło się tam pytanie, czy trener będzie tu siedział, bo ja zaczynam rzucać. Tak, spokojnie, no to wszystko mam pod kontrolą i nie wiem, czy trener pomylił po prostu wagi młotów i myślał, że będę rzucał cięższym, czy po prostu gdzieś tam miał w planie wstać akurat po tym rzucie i sobie pójść. No tego nie wiem, o to już nie pytałem, bo to było i dla niego, i dla mnie trudne. No ale faktycznie w momencie oddania rzutu rozgrzewkowego okazało się, że ten rzut poleci bardzo daleko i no ja już miałem w oczach czarny scenariusz, już widziałem po prostu, jak trener dostaje tym młotem i byłem święcie przekonany zaraz po wyrzuceniu, że to właśnie jest ten moment. Gdyby trener nie wstał z krzesła, to po prostu dostałby albo w głowę, albo w klatkę piersiową i no zapewne skończyłoby się to po prostu zgonem. A dostał ostatecznie w nogę? Dostał ostatecznie w nogę, zdążył zareagować no, jako 80-latek, bo to było dzień przed 80 urodzinami, to też prezent niesamowity dostał. Więc no, jego refleks pozwolił mu na to, żeby zrobić unik w jedną stronę, zarzuciło go i tak dostał niefortunnie w to kolano. Na szczęście miał nogę w powietrzu, to też był duży plus, bo jednak jakaś ta amortyzacja była, bo gdyby stał na tej nodze i dostał tą nogę, to pewnie przerwałoby całą kończynę i byłby o wiele większy problem. Odetchnąłeś z ulgą, kiedy zobaczyłeś, że to jednak noga, że żyje? Czy jeszcze nie, bo i tak sytuacja była poważna? Ja tam nie chciałem podchodzić w ogóle. Pierwszy zareagował jego rozmówca, z którym tam akurat stał. Później pobiegła Aśka Fiodorow i ja tak szedłem sobie powoli. To było najdłuższe 70 parę metrów w moim życiu, więc nie czułem się z tym dobrze. Ja 2 dni później musiałem jeszcze wyjechać na zawody, gdzie musiałem się spotkać z setką ludzi, którzy zadawali mi to samo pytanie, co to się stało, jak to się stało, dlaczego i co z trenerem. Trener też gdzieś tam nie chciał, żebyśmy do szpitala przyjechali, nie chciał z nami rozmawiać. No myśleliśmy, że w jakimś stopniu mnie obwinia. No, strasznie to przeżyłem, ale na szczęście zadzwonił do mnie 2 dni później, powiedział, że słuchaj, no już jest wszystko dobrze, jestem po operacji, to była moja wina, ty masz zawody, wystartuj, zrób mi prezent, rzuć 80 metrów i wygraj te zawody i jest po sprawie, prawda? Więc to jakby zachował się super w tej sytuacji. Rzut młotem postrzegasz generalnie jako bardzo niebezpieczny sport? Dzisiaj właśnie dlatego, że można kogoś trafić? Nie, no to młot jest taki, że jeżeli już wyrzucimy go z tej klatki, to on zostaje w miejscu, w którym spada. No rzadko się odbija, to musi być zły stadion, musi być źle ułożona klatka, ale to akurat nie od nas zależy. Jeżeli klatka jest zbyt blisko tartanu i ktoś przeciągnie ten rzut, tak się mówi, trafi w tartan, to wtedy od tego tartanu się odbija. Były takie sytuacje, ale to jest generalnie wina konstrukcji stadionu, nie nasza. Bardziej niebezpieczny jest dysk czy oszczep, który się odbija, a oszczep akurat może zostać przez wiatr mocno zepchnięty i były takie sytuacje, o wiele więcej wypadków jest w oszczepie niż w młocie, a mimo to mówi się, że to ten młot jest bardziej niebezpieczny. W książce nie ukrywasz, że lekkoatleci lubią się czasem zabawić i że nie wylewają przy tym za kołnierz. Tobie się zdarzało na uniwersadach przemycać alkohol, tak jak jest to opisywane w książce? Znaczy, no mi akurat nie, bo ja zawsze jak wpadałem na uniwersjadę, to tak jak powiedziałem, na pierwszej uniwersjadzie byłem z trenerem, to było zgrupowanie bardzo długie, później lecieliśmy na Mistrzostwa Świata, więc nie myślało się, ja byłem pierwszy raz na uniwersjadzie, nie wiedziałem jak to wygląda. Później to już byłem tylko tak z doskoku tak naprawdę, bo wpadałem na ostatnią chwilę, zaliczałem start, szybki transport, gdzieś tam 2 dni i zaraz trzeba było wracać do domu, bo sezon w pełni. Czy tam zaraz przygotowania do Mistrzostw Świata, więc jakby na to patrzeć, wszystko zawsze było zorganizowane.
Ale są też historie o tym, jak mieszaliście kole z alkoholem do butelki, do samolotu i tam akurat zostałeś przyłapany. No tak, tam była taka historyjka. To też jest taki czas, gdzie spotyka się bardzo dużo znajomych i taka podróż jest też dobrym momentem na to, żeby sobie pogadać, bo później, wiadomo, skupiamy się też na tych startach, żeby dobrze wypaść, więc te podróże, które zajmują nam niekiedy sporo czasu, są dobrym momentem na to, żeby pogadać, powspominać i posłuchać co nowego. A jako sportowiec, jako młodziarz, czujesz, że możesz sobie pozwolić na to, żeby od czasu do czasu na przykład napić się alkoholu albo niekoniecznie przywiązywać dużą wagę do diety? Z dietą jest o tyle trudno, że im człowiek starszy, tym trzeba się zacząć bardziej do tego stosować, bo no, organizm jest zmęczony tymi latami treningów i zdrowie gdzieś tam zaczyna szwankować, dlatego to już jest ważny element dosyć. Kiedyś, jak się było młodym, to się w ogóle na to nie patrzyło, bo było przyjęte, że miotacze to miśki i mogą sobie jeść i nikt się tam nami zbytnio nie przejmował, jak tam. Największy problem był tylko wtedy, jak nam brakowało jedzenia, także niekiedy byliśmy głodni. A jeżeli chodzi o alkohol, no to no nie wiem, każdy normalny człowiek, każdy facet chyba wypije piwo do meczu, tak? Jeżeli piłkarze po wygraniu jakiegoś pucharu wszyscy wspólnie wypijają szampana czy piwo, to nikt na nich nie krzyczy. Tak samo jest z nami, jeżeli my zdobywamy medale, jeżeli mamy sukcesy. Tam jest nawet opisana historia właśnie z Moskwy, gdzie kibice czekali na mnie pod hotelem, bo trwało to tak długo, zanim wyszedłem ze stadionu. No i z tej okazji, że wytrwali te 3-4 godziny po konkursie, że czekali na mnie, no to napiłem się z nimi lampkę szampana przysłowiową i tyle. Jeszcze jeden cytat na temat tego jedzenia, bo widzę, że faktycznie bywało ostro. Słowa Konrada Bukowieckiego z książki Fajdek absolutnie kojarzy mi się z jedzeniem. Byliśmy kilka razy w McDonaldzie i zawsze wędrował przez salę z całą tacą. Ja jestem wielki, to prawda, ale ileż on je? 5 cheeseburgerów, 2 Big Maci i jeszcze frytki do tego. Faktycznie aż tak to wyglądało? Czy Big Mac to jest akurat kanapka, którą bardzo rzadko jadam. To jest... mocno też gdzieś tam przerysowane, bo Konrad jest generalnie głównym bywalcem w McDonaldzie i tutaj no, nikt mu nie dorówna, bo swego czasu to będąc na przykład w spale na zgrupowaniu, to codziennie jeździł do Maca, bo stwierdził, że jedzenie na stołówce mu nie odpowiada, więc no, tego nie jesteśmy w stanie gdzieś przebić. Możecie się teraz licytować ilości hamburgerów. Nie, no tu jest tak, że jak ja na przykład dostaję hasło, że od swojego organizmu, dobra stary, zrób coś złego, tak? Zjedz coś paskudnego i zapchaj się tym i niech ci wystarczy na kolejne 2-3-4 tygodnie, prawda? No to wtedy jedziemy do takiego McDonalda. Często są to też takie chwile, gdzie jesteśmy mocno zmęczeni i treningiem, i miejscem, i sobie robimy taką wycieczkę w postaci po prostu rozrywki. No i jest ten McDonald's, więc gdzieś tam wybieramy jak najwięcej rzeczy. Później się okazuje, że jednak no, nie jesteśmy w stanie tego zjeść, ale fakt, bywały takie momenty, że nasze tace wyglądały dosyć poważnie. Ale jak widać, nie przeszkodziło ci to w odnoszeniu sukcesów na uniwersjadach. Tutaj cytat z książki. Moje 4 złota zdobyte na 4 kolejnych uniwersjadach przeszły do historii sportu, bo ponoć jestem jedyny, kto ma złote medale z 4 uniwersjad. Jaki wymiar dla ciebie mają te złote medale na studenckich imprezach sportowych? Dla mnie to była od początku bardzo ważna impreza, bo raz, że były to wyjazdy międzynarodowe, ja miałem w bardzo ciekawych miejscach te uniwersjady, były to Chiny, była to Rosja, była Korea i Tajwan, więc super fajnie i tam te rejony mi się podobają, bo chociażby zbliżające się igrzyska będą w Japonii, więc klimat mi tam sprzyja i z tego się bardzo cieszę, ale zawsze był to taki dobry element przygotowań do Mistrzostw Świata. No, ostatnia uniwersjada akurat była po Mistrzostwach Świata, więc tutaj było już w ogóle luźno i wesoło, ale wszystkie te poprzednie były przed tą główną imprezą i właśnie jechałem po to, żeby się sprawdzić, żeby troszeczkę też odpocząć od tego wszystkiego w Polsce, tutaj od trenera, od tych wszystkich ciężkich treningów, żeby po prostu wystartować, zrobić coś dla polskiego sportu akademickiego i te medale po prostu przywieźć. Igrzyska z Rio do dzisiaj? Śnią ci się po nocach?
Nie, nie, ja tam już jestem gdzieś tam pogodzony z tym wszystkim, więc tam nie wracam do tego. Ja staram się to zawsze te trudne sytuacje jak najszybciej rozwiązać i skupić się na kolejnych celach. W książce piszesz, że do 3 razy sztuka, że nie udało się w Londynie, nie udało się w Rio, ale wierzysz w to, że w Tokio się uda. Rzeczywiście tak całym sercem jesteś nastawiony na ten 2020 rok? Tak, no Azja mi sprzyja, zawsze osiągałem tam dobre rezultaty. Wiem, jak tam startować. W Japonii kilka razy byłem, więc wszystko jest tam fajne i dograne. Organizacyjnie na pewno będzie dobrze. Plan już jest, jeżeli chodzi o sam pobyt, o same loty, jak to zrobić, jak to ugryźć, żeby po prostu nie siedzieć tam za długo. No i dodatkowo mamy jednego z moich ulubionych bohaterów kreskówek, jest to Son Goku z Dragon Balla i on jest jedną z maskotek tych igrzysk, więc tak jakby wszystko się składa w tą całość, że jednak do 3 razy sztuka będzie tutaj zastosowane. Ale jak już będziesz miał ten olimpijski medal w Tokio, czego bardzo Ci życzę, to w żadnej taksówce go nie zostawisz. No myślę, że nie będzie wtedy czasu na to, żeby taksówką podróżować i skupię się na transporcie od organizatora. Paweł Fajdek, 3-krotny mistrz świata w rzucie młotem i przyszły mistrz olimpijski, był moim rozmówcą w Sektorze Gości. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki.